Jest to nowy obiekt naszego planetarium. Kopuła o średnicy 8 metrów, wyposażona w projektor multimedialny, przeznaczona do szeroko pojętej edukacji i rozrywki dla młodzieży szkolnej i mieszkańców Wrocławia. Ona powstała głównie w celu uzupełnienia luk w systemie edukacyjnym. Po prostu w sposób nowoczesny, multimedialny przedstawiamy najnowsze osiągnięcia nie tylko z dziedziny astronomii, ale i fizyki. I ma ona zapełnić tą lukę, która w przyszłości, mamy nadzieję, będzie wypełniana przez stacjonarne, pełnowymiarowe, nowoczesne planetarium, które jestem pewien kiedyś we Wrocławiu w końcu powstanie. Planetarium głównie jest przystosowane do programów edukacyjnych szkoły średniej, podstawowej, a nawet zdarzają nam się grupy przedszkolaków. Dla nich przedstawiamy takie programy, gdzie słoneczko gada, gdzie tam astronauta jak kangur skacze po księżycu, dla każdego na jego poziomie. Natomiast planetarium, wbrew pozorom, nie jest często stosowane w procesie dydaktycznym dla studentów astronomii, ponieważ oni wymagają jednak wiedzy na bardziej zaawansowanym, sformalizowanym poziomie, więc na przykład kiedy chcemy im pokazać nocne niebo, czy pokazać jak się obserwuje, to po prostu jadą z nami do naszego obserwatorium i tam już praktycznie to ćwiczą. To jest naprawdę instytucja edukacyjna, tak jak szkoła, jak przedszkole, tu uczymy, głównie uczymy, plus dla mieszkańców Wrocławia zabawiamy i bawiąc uczymy. Od początku września zapraszamy grupy zorganizowane i tych grup mamy bardzo dużo. Szkoły, wszystkie klasy, wszystkich poziomów, szkoły podstawowe, licea, gimnazja, no one teraz będą oczywiście powoli wchłaniane przez licea. Przychodzą do nas całe grupy, mogą wysłuchać lekcji z astronomem na żywo, mogą wysłuchać specjalnych prelekcji przygotowanych w celu przedstawienia wybranych zagadnień astronomicznych, astronomia pozycyjna, astrofizyka lub ogólne pokazy. Każdy nauczyciel na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej może dobrać taką prezentację, taką materiał, jak jest dla niego najistotniejszy dla uzupełnienia informacji, która przekazuje w szkole. Już w zeszłą sobotę zaprosiliśmy mieszkańców Wrocławia na otwarte pokazy. Mieliśmy 7 kompletów na sali i teraz w piątek rozpoczyna się kolejny tradycyjny już Dolnośląski Festiwal Nauki. Serdecznie zapraszamy na pokazy, oczywiście pokazy otwarte, bezpłatne. Prosimy wejść na stronę internetową Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Tam jest dokładnie rozpisany rozkład jazdy planetarium, godziny, kiedy pokazujemy. Zapewniam, że nawet jeżeli Państwo przyjdą w takiej wielkiej liczbie, że nie uda nam się w czasie pokazów wszystkich zadowolić, to będziemy dłużej grali, by zaprezentować nasze nowe planetarium.